ale mi się nie chce. Nawet dzisiaj jakoś gorzej i czuję się tak samo jak wczoraj. Dzień dobry. Wczoraj zacząłem montować z vloga z Anglii, jak byliśmy z Kobą w listopadzie i stwierdziłem, że jestem zbyt krytyczny wobec siebie. Po raz kolejny zresztą. Na miejscu wydawało mi się, że wszystko jest brzydkie, że nic nie umiem nagrać. Dwa vlogi temu też mówiłem o tym, że tam nic fajnego nie nagrałem. No i tak to oglądałem i całkiem spoko, nie? Może dzisiaj bym skończył, ale dzisiaj po robocie jadę grać w siatkówkę. Graliśmy sobie tylko godzinę niestety, ostatnie półtorej godziny było. Spoko, normalnie 11 osób przyszło. Już drugi raz się tak ustawiliśmy, żeby popykać w siatkę. Jeszcze trening na siłce zrobiłem. No i teraz z tego przymorza wrócić do domu. Zjadłem. Zrobiłem żarcie do roboty. Pół do dziewiątej jest. Jakbym się spiął, to bym zmontował dzisiaj do końca tego vloga. Ale mi się nie chce. No, w ogóle. Ani trochę mi się nie chce. Tak w skali od A do Z, to mi się chce na A. Niby dzisiaj aktywny w miarę dzień, ale... taki se. W ogóle ilość snu nie wpływa na moje samopoczucie. Ile bym nie spał, i tak będę czuł się źle. Wczoraj się położyłem o 23, gdzie zazwyczaj się kładę około północy, czasami nawet o pierwszej. Jest tak jak zwykle. Nawet dzisiaj jakoś gorzej w ogóle. No siema! No siema! Czemu się spotkaliśmy? No bo zdałam egzamin interny. Chyba co znaczy interny? Choroby wewnętrzne. Co dostałaś? 5. Brawo! Dziękuję! To jest niesamowite. Do świąt zostało 11,5 miesiąca, a już są ozdoby świąteczne. Fajny jest ten Gdańsk. No i co? Wczoraj się położyłem spać po północy i czuję się tak samo jak wczoraj. No difference. To samo. Jakim jednym słowem zachęciłbyś, kurde, oglądających do odwiedzania mojego Instagrama? Rolba. Od kiedy na nowo vloguję? Potrafię takiej płynności złapać. Często tak przerywam, coś ponagrywam, potem 4 godziny raptem nie nagrywam. No ale dobra. Lepiej nagrywać niż nie nagrywać. No i co? Jajco. Półtora dnia nic nie nagrywałem. Jesteśmy w lesie. W barłogu człowiek jest szczęśliwy. Zostało to udowodnione badaniami. Barłog to miejsce spokojne.
generalnie nie jestem zbyt poważny, nie? Jadę dzisiaj o 21.50 Flixbusem dopiero do Gdańska, nie? Czyli będę przed pierwszą w Gdańsku. Czyli w domu w pół do drugiej, a jutro do roboty normalnie na siódmą. Nie wiem, kogo ja chciałem oszukać, że będę nocnym autobusem wracał. Jestem pół godziny wcześniej w Gdańsku, zamówiłem Ubera. Oczywiście pojechał nie tam, gdzie trzeba. Dobranoc, basta.